Witajcie, kochani bracia i siostry, albo siostry i bracia. Nie przygotowywałem się. Stwierdziłem, że jeśli padnie to pytanie, to znaczy, że Bóg chce, żebym tutaj wyszedł. Przeczytam wam najpierw taki psalm, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. I wiele w moim życiu zmienił. Jest to psalm 121. Gdybym się wzruszył, to przepraszam. Jestem dosyć wrażliwym mężczyzną. Oczy moje podnoszę ku górom. Skąd przyjdzie mi pomoc? Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie pozwoli zachwiać się Twojej nodze. Twój stróż nie drzemie. Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemie się ani nie zaśnie. Pan jest Twoim stróżem. Pan jest cieniem Twoim po Twojej prawicy. Słońce nie porazi Cię za dnia, ani księżyc w nocy. Pan będzie Cię strzegł od wszelkiego zła. On będzie strzegł Twojej duszy. Pan będzie strzegł do Twego wyjścia i przyjścia odtąd aż na wieki. Kiedy ten psalm dotarł do mnie w cudowny sposób, nie rozumiałem tej końcówki, dzisiaj już ją rozumiem. A otrzymałem ten psalm od, nie wiem od kogo, jakąś drogą WhatsAppową, takim komunikatorem, gdzie paręnaście minut wcześniej modliłem się w płaczu, błagając Boga o pomoc w podjęciu najtrudniejszej w moim życiu decyzji. Wypłakałem się, wymodliłem się, poszedłem na zakupy, dostaję tego SMS-a, odczytuję, idę dalej i nagle taki głos w głowie: odczytaj to jeszcze raz. I odczytałem. Powoli. I się popłakałem. Bóg mi odpowiedział. To było piękne. Odpowiedział mi, temu strasznemu grzesznikowi, który szukał w swoim całym życiu Boga od dziecka. Moja droga była bardzo kręta. Był nawet taki moment, że całkowicie odszedłem od Boga, bo byłem na Niego zły. Wściekły. Obrażony. Z pretensjami. Dlaczego zakazujesz czegoś, a stworzyłeś mnie takim? Największa pretensja do Boga. Wiecie, kiedyś się bałem mówić to świadectwo. Ostrzegano mnie, że mogę zostać też źle potraktowany, bo chrześcijanie to tylko ludzie. Trudno. Ja to powiem na chwałę Pana, mojego Pana, który poszedł na krzyż, dał się zabić, przelał swoją krew dla mnie, między innymi dla mnie. Nie odwrócił się ode mnie, mimo że żyłem tak, jak żyłem. Jako dziecko przeżyłem mnóstwo niefajnych rzeczy. Usłyszałem słowa, które dziecko nie powinno usłyszeć. Widziałem obrazy, których dziecko nie powinno widzieć. To na moją delikatność dziecięcą bardzo niefajnie wpłynęło. Jako dwunastolatek trafiłem do organizacji Świadków Jehowy. Sam. Jako taki chłopaczek szukałem Boga, który mi pomoże w tym, co się u mnie działo. Słuchajcie, bardzo pragnąłem Boga i myślałem, że właśnie tam On jest. Przyjąłem chrzest jako 18-letni chłopak w
w Malborku w 2003 roku, 1 listopada i bardzo to przeżywałem. Mimo, że teraz wiem, że tak naprawdę oddawałem się grupie mężczyzn ze Stanów Zjednoczonych, nie Bogu. Ale wtedy wierzyłem, że Bogu. Myślałem, że Bóg mnie uratuje z tego, kim jestem. Ale mnie nie ratował. Nie wiedziałem, o co chodzi. Ja, młody chłopak, pełen wiary, energii, który oddawał całego siebie w służbie dla Królestwa Jehowy, a tu zero pomocy od Jehowy. Co jest? Teraz wiem. Wtedy nie wiedziałem. Poddałem się, walcząc z tym, co się ze mną działo. Obraziłem się na Boga, strzeliłem mega focha. Uciekłem ze zboru, żeby tylko, broń Boże, nikt się nie dowiedział, dlaczego ja odchodzę. Uciekłem nawet z mojego rodzinnego miasta, żeby tylko moi rodzice nie dowiedzieli się, dlaczego odchodzę. Poddałem się. Poddałem się. Zacząłem żyć grzesznie. Przez 15 lat żyłem z mężczyzną. Byłem wtedy szczęśliwy, mimo że odrzuciłem Boga. Bo przecież mnie nie kocha. Bo gdyby mnie kochał, to by mnie zmienił. To było głupie. Teraz to wiem. Wtedy tego nie rozumiałem. Ale Bóg się na mnie nie obraził. Bóg mnie nie zostawił. To ja go zostawiłem. On był cały czas, patrząc na to wszystko. Był cały czas przy mnie. I powolutku, powolutku, aż byłem gotowy, żeby zacząć w moje życie, zaczął w nie wchodzić. Ja zawsze wierzyłem, że odszedłem od jedynej prawdziwej organizacji. Przez te wszystkie lata śnił mi się Armagedon, w którym ginę. Zawsze broniłem Świadków Jehowy. Nie dałem nic złego na nich powiedzieć, bo to jest jedyna prawdziwa religia. To ja byłem ten zły, odszedłem, trudno, zginę w Armagedonie, ale oni są ci dobrzy. Bóg. Chyba musiałem odejść od tej organizacji, żeby organizacja wyszła. Zdecydowanie. Ze mnie. Zacząłem gdzieś tam po wielu latach znowu szukać coś o Bogu. Oczywiście wiedząc, że organizacja Świadków Jehowy jest tą prawdziwą. Więc w internet wpisywałem hasła Świadkowie Jehowy, Jehowa. Ale zaczęli mi wyskakiwać na YouTubie bracia, którzy byli świadkami, odeszli od świadków i ja zacząłem ich słuchać. Bardzo się zdziwiłem, co tam usłyszałem. Myślę, że znacie te sprawy i wiecie, co tam się w organizacji dzieje za granicą w Polsce. Nie chciałem się w to na początku wierzyć. Stwierdziłem, że o, znowu ktoś tam, jakiś odstępca, którym zresztą ja też byłem, atakuje tych świadków. Ale słuchałem ich częściej i częściej. I w końcu dotarło do mnie, że to nie jest organizacja Boża. Był to też okres, w którym zafascynowałem się, kupując działkę ROD, całą roślinnością. I cudem, który z każdego nasionka wyrastał z ziemi i tworzyły się wspaniałe rzeczy. Byłem tak tym zachwycony, ja nigdy nie lubiłem grzebać w ziemi. A tu takie cuda, wkładam ziarenko, wyrasta mi piękny krzak pomidorów. Bo dla mnie coś, jadłem pomidory przecież całe życie, prawda? Coś wspaniałego. Byłem wielkim fanem fantastyki i byłem zafascynowany autorami, którzy czerpali troszkę z Biblii do swojej twórczości. Chciałem sprawdzić, bo wiele zapomniałem, czy faktycznie to, co oni używają, jest tam w tej Biblii. Otworzyłem Biblię w końcu, po wielu latach.
Po wielu, wielu latach otworzyłem Biblię. W końcu znalazłem taki kanał na YouTubie jednego brata. Jest tu dzisiaj na sali. I leżąc w łóżku, przepraszam was, ale wtedy z moim partnerem, postanowiłem napisać do tego brata. Wiedziałem, że jeśli to napiszę, to moje życie może się wywrócić całkowicie do nogami. Ale ja często podejmowałem ryzyka w swoim życiu i napisałem do tego brata. Założyłem szybko Skype'a, napisałem wiadomość i palec mi drżał nad przyciskiem wyślij, ale wysłałem. Brat się do mnie odezwał od razu. Chciał ze mną rozmawiać, no nie mogłem za bardzo, więc się umówiliśmy na inny czas. I to była bardzo dla mnie ważna rozmowa. Dziękuję ci za nią, Grzesiu. Bo uwierzyłem, że te kłamstwa, które sobie wymawiałem, że Bóg mnie nie kocha, to nieprawda, że Bóg mnie kocha. Ja po tej rozmowie dwugodzinnej latałem jak w skowronkach po mieszkaniu. I Bóg mnie kocha. Tylko okej, co dalej teraz? Co ja mam zrobić? Dzięki Grzesiowi dostałem kontakt do Sebastiana. Cudownego brata. I mogę powiedzieć, że przyjaciela, który się ze mną spotkał. Wiecie, co dla mnie ważne było ze spotkaniem z Sebastianem? Później poznałem Darka i Grzegorza. Nikt mnie nie wyzwał, nikt mnie nie odrzucił. Podano mi rękę, przytulono mnie. Nikt nie powiedział, że zginiesz w piekle. Ty pedale. Przepraszam, ale tak się o takich osobach, jaką byłem, mówiono. I to mnie ujęło. Nie zostałem odrzucony. Pokazano mi miłość, chrześcijańską, prawdziwą miłość. I to spowodowało, że szedłem dalej. Szedłem dalej. Sebuś pokazał mi pewne książki, w których się nazywało Odpowiedzi dla Świadków Jehowy. I tam były wersety podane, był taki rozdział Boskość Pana Jezusa. Siedziałem z tą książką, czytałem ten rozdział, te wszystkie wersety. Sprawdzałem w jednej Biblii, sprawdzałem w drugiej Biblii, w telefonie w Biblii i przeczytałem wszystkie wersety, które potwierdziły, kim jest Pan Jezus. Nie wiem, jak wy to przeżywaliście. Ja wiem, co się wtedy we mnie stało. Najpierw poczułem złość. Jak ja mogłem wcześniej tych wersetów nie widzieć? Przecież czytałem Biblię jako Świadek Jehowy. Później poczułem, jak to jest zostać prawdziwie okłamanym. Przez organizację zostałem okłamany. Trzecia rzecz. Jeśli umarł za mnie sam Bóg, nie jakiś archanioł wysłany przez Boga, tylko sam Bóg zszedł, tak mnie ukochał, że za mnie umarł, to ja nie mogę już tak żyć. Nie mogę. Ta myśl też mnie trochę przeraziła, bo byłem w 15-letnim związku, w którym mieliśmy wspólny dom, działkę, pracę, rodzina kochała mojego partnera, traktowała go jak syna. Ja padłem na kolana i czułem, że on przy mnie jest. Jezus.
Próbuję sobie przypomnieć teraz tą chwilę. Słuchajcie, to co się działo we mnie, to było coś niesamowitego. Powiedziałem, Panie, ja chcę iść za Tobą. Odkryłem właśnie prawdę o Tobie i w związku z tym chcę iść za Tobą. Za to, co dla mnie zrobiłeś, za to, kim jesteś, za to, jak mnie ukochałeś. Ja chcę iść za Tobą. Ja nie widzę już innej możliwości, jak tylko iść za Tobą. Tylko pomóż mi wyrwać się z tego życia, bo to będzie dla mnie za trudne. I to było trudne. Wiele osób może tego nie zrozumieć, no bo gdzie dwóch facetów, wuj ohyda. Tak, jest to obrzydliwy grzech, jak każdy inny dla Boga. Tylko pomyślcie sobie, że macie teraz odejść od swojej żony, męża, bo się okazuje, że to nie jest... To jest abstrakcja oczywiście, ale spróbujcie poczuć te moje emocje. Nie było to łatwe i bardzo bolesne. Ale Pan mi pomógł. Dostałem tą wiadomość. Poznałem kolejnych wspaniałych braci w tej drodze, którzy mnie wspierali, pomogli i w końcu podjąłem tą decyzję, bo to ja ją musiałem podjąć. Nikt za mnie jej nie mógł podjąć. Cały czas miałem w głowie słowa Pana Jezusa. Kto kocha bardziej drugiego człowieka, aniżeli mnie, nie jest mnie godzien. Kto chce iść za mną, musi wziąć swój krzyż. Zaprzeć się samego siebie. Zrobiłem to. I chwała Panu za to. Dał mi siłę. Zrobiłem to. Bolało. Nie będę Wam ukrywał, że nie bolało. Że było tak super, wspaniale i kwiatki dookoła, bolało. Ale nie wyobrażam sobie, żebym teraz żył bez Pana Jezusa. Nie wyobrażam sobie, że miałbym wrócić do tamtego życia. Nie wyobrażam sobie życia bez Jezusa. Mojego Pana, mojego Boga, Zbawiciela, Przyjaciela. Jest wiele takich braci jak ja. Boją się. W Polsce jest taka mentalność troszkę, że to jest bardzo temat tabu. Lepiej nie mówić, bo cię skrzywdzą. Krzywdzą. To jest prawda. Ale to są tylko ludzie, nie rozumieją. Staram się zrozumieć to, że nie rozumieją. Ale jak pokazać chwałę Pana? Jak nie będę o tym mówił, z czego mnie Bóg wyciągnął, z jakiego życia, gdzie szedłem prosto do piekła. Jak o tym nie mówić? Jak mnie ukochał, jak uparcie o mnie walczył. Jak o tym nie mówić? Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. I dałem radę to zrobić, ponieważ poznałem, kim jest Jezus Chrystus. 20 lat temu prawie nie dałem rady, bo nie znałem Jezusa Chrystusa. Znałem organizację. Teraz znam Go. I nie jest to łatwa droga. Ale wiecie co? Każdego dnia żyję tym, że to może być ten dzień, w którym już będziemy u Niego. Każdego dnia Mu dziękuję za wszystko, nawet za te trudne rzeczy. Każdego dnia Go wychwalam. Wiadomo, są słabsze dni, gorsze. Ale nie zamienię już tego życia na to poprzednie. Modlę się o tych wszystkich ludzi, których miałem w swoim życiu wcześniej.
Żeby też poznali naszego Pana. Żeby doświadczyli tego, co ja. Tej wspaniałej łaski. Ogromnej łaski od naszego Ojca. Bo co bym zrobił, gdyby nie Jego łaska? Co bym zrobił, gdyby nie mój Pan Jezus Chrystus? Co bym zrobił, gdyby nie mój Bóg? Gdzie bym był? W złym miejscu. Dlatego dziękuję Ci, Panie, z całego serca. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś w moim życiu. Dziękuję za Twą ogromną miłość. Tak bardzo dla nas ludzi czasami niezrozumiałą, ale tak wspaniałą i piękną. Dziękuję Ci, Panie, za to, co zrobiłeś na krzyżu. Panie, Ty już wtedy mnie znałeś. Ty wiedziałeś, że warto, choć ja na sobie postawiłem tak zwany krzyżyk. Dziękuję Ci za to, Panie. Dziękuję Ci, mój Boże. Oddaję Tobie chwałę i cześć. Bo tylko Tobie się ona należy. Ty jesteś prawdziwym, pełnym miłości Bogiem, który walczy o swoje dzieci do końca. Uparcie, żeby je mieć w końcu przy sobie. Dziękuję Ci za to. Jednocześnie proszę o tych wszystkich mi bliskich, którzy dalej żyją w tym grzechu. Proszę Ci też o wszystkich, których poznałem w organizacji świadków, bo wiem, że oni bardzo kochają Boga, ale są oszukani i zagubieni. Proszę Cię o nich z całego serca. Dziękuję Ci. Chwała Ci. Amen.